Korzyści z pracy bez planu. Taki jest tytuł filmu, przypominam ci. Można by nazwać, można by zawrzeć. Dla mnie to pytanie jest oczywiste. Czy są jakieś korzyści z pracy bez planu? Czyli jednym słowem mówiąc, czy jeżeli nie mamy takiego długofalowego celu, nie mamy wizji celu, nie wiemy, w którą stronę podążamy i tak naprawdę dryfujemy, bo to jest takie dryfowanie. Dryfujemy sobie po takim spokojnym oceanie, bo ten ocean jest spokojny, on nie jest zburzony. To czy dopłyniemy do jakiegoś brzegu? To jest pytanie otwarte do ciebie. Ja ci oczywiście pomogę. Ja już wiem, co ty chcesz powiedzieć, bo ty chcesz powiedzieć, że nie ma absolutnie żadnych, znając ciebie. Po prostu dla mnie jest to marnotrawstwo czasu i pieniędzy. Okej. A ja bym chciał pokazać negatywne aspekty pracy bez planu na podstawie korzyści, jakie dają. Bo są, moim zdaniem, pewne korzyści są, aczkolwiek one nie są zdrowe. I to jest to, co czasami mówimy, długi termin kontra krótki termin. W krótkim terminie są rzeczy, które są pozytywne, natomiast one w ogóle się nie przekładają na długi termin. Bo jeżeli my nie mamy żadnego planu, to nie gonią nas terminy, to nikt nie jest zestresowany, to nikt nie odczuwa tego negatywnego ciśnienia związanego z tym, że trzeba dowozić. To są dość pozytywne rzeczy w krótkim terminie w pracy codziennej. Tak samo, jeżeli nie mamy długoterminowego planu, jeżeli nie mamy jakichś terminów, deadline'ów, nie mamy wizji spójnej, to znaczy, że możemy pracować nad rzeczami, nad którymi chce nam się pracować. Dobra, no ja tutaj ci przerwę na sekundeczkę. Przerwę ci na sekundeczkę, dlatego że wrócę do mojego podstawowego zarzutu do pracy bez planu, a mianowicie, czy to nie jest marnotrawienie czasu i pieniędzy? Bo dla mnie troszeczkę wygląda to tak, że jeżeli ja sobie pracuję w takim spokojnym, bezstresowym środowisku, gdzie nikt mnie nie naciska i nikt nie mówi mi, że ja muszę się wydać za 3 miesiące, to tak naprawdę to się pięknie łączy z tym tekstem, który już napisaliśmy na naszym blogu, który dotyczy wiecznego nieukończenia i ta praca faktycznie będzie wiecznie nieukończona. I ja mam z tym generalnie problem, dlatego że to nie jest ten kierunek, w którym chyba podążamy i to nie jest ten kierunek, o którym mówimy na tym blogu. Na tym wideoblogu czy blogu. Ja tym jeszcze troszeczkę podrążę temat, zanim się z tobą zgodzę. Bo to może sprowadzić do tego, że będą rzeczy kończone, te, nad którymi ludzie chcą pracować. Czyli są jakieś aspekty pracy, bo ludzie są zmotywowani do tej pracy i chcą zrobić jakieś określone rzeczy, funkcjonalności i tak dalej. Rozumiem to. I one powstają. I to są oczywiście rzeczy, nad którymi fajnie się pracuje, tylko tak jak zauważyłeś, to niekoniecznie mogą być rzeczy, których oczekują nasi odbiorcy, a że bardzo rzadko to będą rzeczy, które na przykład uda się sprzedać, bo przecież firma też musi zarabiać. No ale nie da się ukryć, że w takim otoczeniu ci ludzie będą zmotywowani, fajnie im się będzie pracowało, będą robić po prostu rzeczy, które lubią. Nie sądzisz, że można to jakby przekuć też w dwie strony? W rozumieniu takim, żeby połączyć rzeczy, które oni się interesują i rzeczy, którymi się nie interesują, i tak to połączyć, żeby wykonując rzeczy, którymi się interesują, zrobili przy okazji rzeczy, które się w ogóle nie interesują. Ale przejrzałeś mnie? Wcale nie chcę udowadniać, że praca bez planu jest dobra. Natomiast chciałbym wskazać na pewne zagrożenie, które brzmi: praca bez planu powoduje pewien spokój ducha, bo wszyscy pracują, wszyscy są zajęci, wydaje nam się, że coś robimy, ale donikąd nie zmierzamy. I to jest sytuacja, którą o zgrozo widać często w zespołach zwinnych, w zespołach skramowych, bardzo często w zespołach posługujących się jakąś wersją Kanbana, które skupiają się na tym, żeby robić, a nie skupiają się na tym, żeby coś osiągnąć. Tak. Przewrotnie chciałbym podkreślić tutaj, że praca bez planu i praca bez celu i bez wizji powoduje, że nigdy nie osiągniemy żadnego celu ani wizji. No bo skoro nie mamy, to nie będziemy dążyli, tylko będziemy szli w losowych kierunkach, więc pewnie będziemy albo kręcić się w kółko, albo coś osiągniemy. Tylko to nie będzie to pewnie, co jest najbardziej wartościowe dla naszego klienta. Jakby im bardziej zagłębiamy się w te wszystkie agile'owe pomysły, tym bardziej wydaje mi się, że jakby nadrzędna wizja i pomysł jest o wiele bardziej istotny niż jakby krótkoterminowe plany, na przykład robione ze sprintu na sprint. To jest to, co nazywamy w WC wizja cel. Wizja cel. Wizja cel. VC tak zwane. VC. VC jeszcze na pewno dużo powiemy, ale Znaczy, to trzeba podkreślić. Trzeba bardzo to bardzo podkreślić. Ważne, że jeszcze raz podkreślmy. Wizja cel to są jakby... Wizja cel to są najważniejsze rzeczy z punktu widzenia i product ownera, który powinien ją posiadać, i zespołu deweloperskiego, który w oparciu o nią
będzie w stanie racjonalnie pracować. Racjonalnie to jest dobre słowo. Racjonalnie pracować. Bo będzie sobie w stanie tak podzielić swoją robotę, żeby do tej wizji celu dążyć cały cienki czas ze sprintu na sprint, z wydania na wydanie, czy jakkolwiek byśmy nie nazwali pracy nad naszym projektem. To wracając, czy są jakieś korzyści z pracy bez planu długoterminowe? Czy są jakieś długoterminowe korzyści z pracy bez planu? Ja ci teraz powiem tak. Z punktu widzenia pracowników niezmotywowanych są. Z punktu widzenia organizacji i zmotywowanych członków zespołu zwinnych nie ma.